Szanowni Państwo, zapraszamy teraz na stoisko firmy Hadykówka. Firma Hadykówka z pewnością jest wszystkim znana. Teraz porozmawiam z panią Anną Musiał o historii zakładu. Proszę powiedzieć, bo firma Hadykówka, jak już mówiłem, jest wszystkim znana, ma pewnie bogatą historię. Tak, dokładnie, zgadza się. Świadomości klientów oraz na polskim rynku jesteśmy już ponad 40 lat, tak. Dokładnie 72 rok, wtedy to zakład rozpoczął produkcję i dodam, że przywróciliśmy taką rygorystyczną kontrolę, co zaowocowało uzyskaniem wielu nagród oraz certyfikatów. Proszę spojrzeć, uzyskany ostatnio. Laur to jest złoty filar budownictwa na targach, międzynarodowych targach w Bielsku-Białej. Kolejne wyróżnienie to jest Lew Biznesu, prestiżowa nagroda, którą dostaliśmy w 2013 roku. A tutaj za ścianą pierwszy certyfikat to jest ekocertyfikat, nagroda za spełnienie norm środowiskowych. Certyfikat gwarantujący najwyższą jakość. Chwalimy się i szczycimy się tym, że jesteśmy firmą 100-procentowym polskim kapitałem. No, tych nagród to muszę przyznać jest mnóstwo. Państwo pewnie też startujecie w wielu różnych konkursach. Te certyfikaty, nagrody zdobywacie. To tylko chyba przekłada się na jakość produktów, prawda? Tak, tak. Jesteśmy zakładem, który może pochwalić się również tym, że mamy klasę 20 i stawiamy na jakość. Tutaj też widzę certyfikaty zgodności. O czym one mówią, o czym one świadczą? Tutaj zakład w Hadykówce również otrzymał certyfikat zgodności, certyfikat ISO. Pan Stanisław w firmie zajmuje się? Sprzedażą produktów, które produkujemy, które firma produkuje. No to dobrze, to zacznijmy może od początku, aby usystematyzować wiedzę naszych widzów. Może podejdźmy do regału. Tutaj znajdziemy właśnie wyroby produkowane przez firmę Hadykówka. Są to generalnie elementy ścienne, tak? Oczywiście elementy ścienne dzieli się na różne kategorie w zależności od zastosowania i tak podział możemy sklasyfikować na produkty na ściany konstrukcyjne. Firma produkuje dwa rodzaje, czyli ściany o grubości 25 cm, 29 cm i w dwóch różnych technologiach, ze spoiną pionową i na tak zwany pióro wpust, czyli tylko ze spoiną poziomą. Jest to jeden z najnowszych oczywiście typów wykonania, najnowsze rozwiązanie konstrukcyjne, które zmniejsza zużycie zaprawy o około 40%, zmniejsza również czasochłonność wykonania, a oczywiście nie pogarsza parametrów technologicznych. Tak zapytam, bo ten pióro wpust to w sumie stosunkowo niedawna taka innowacja. Klienci kupują te pustaki, znaczy ceramiczne pustaki z pióro wpustem, czy jednak wolą tą spoinę pionową również stosować? Podział na chwilę obecną w zasadzie jest równomierny. Można powiedzieć, że 50 do 50, jeśli chodzi o udział procentowy. Natomiast na pewno ze wskazaniem na produkt na pióro wpust. Dlatego, że to co wspomniałem wcześniej, czas wykonania, funkcjonalność, mniejsze zużycie na metr kwadratowy, to decyduje o wyborze klienta akurat tego produktu i o rezygnacji z tradycyjnych produktów, które wymagają oczywiście spoiny pionowej. A co pan powie odnośnie, bo wiadomo, czasy się zmieniają, powstają nowe technologie i czy te nowe technologie wypierają tradycyjne, ceramiczne, no tutaj budulce? Powiem, że oczekiwałem na to pytanie.
Otóż nasza firma na rynku, tak jak wspomniała koleżanka, funkcjonuje 40 lat. My łączymy w swoich produktach tradycję i tutaj z tradycji to jest jedynie skład surowcowy, czyli glina, która ma główny udział procentowy i trocina drzewna. Natomiast również spełniamy wymogi czasu i oczekiwania klientów. I stąd sama forma produktu, kształt produktu, tutaj jednak kierujemy się właśnie w kierunku nowych technologii. Tą nowością jest większy gabaryt produktu i łatwość montażu. Przy zastosowaniu tylko warstwy poziomej nie potrzeba dużych umiejętności, jeśli chodzi o wykonanie muru. Także tu no, może nie każdy potencjalny klient, który będzie chciał sam wykonać taki mur, jest w stanie go wykonać. Natomiast od ekipy wykonawczej nie potrzeba wymagać dużych umiejętności, żeby fachowo taki mur wykonać. Który produkt cieszy się największą popularnością? 24, dobrze kojarzę? 25, to jest to oczywiście nowość, natomiast to, co nas na Podkarpaciu i generalnie w Polsce w kontekście historii wyróżnia, to jest jednak HD Max, czyli to jest pustak na 29 cm. Jego zaletą, pomimo małych gabarytów, jest to, że ma poprzeczny układ szczelin w stosunku do przepływu strumienia ciepła zimna. On ma bardzo dobrą izolacyjność cieplną, nie tylko jako sam pojedynczy pustak, ale również już później w gotowej przegrodzie murowej. Czy jest coś, co sprawia, że Państwa wyroby są lepsze niż inne? Przede wszystkim jest szereg parametrów, które nas wyróżniają i na które zwracają klienci uwagę. Jest to przede wszystkim masywna ścianka. Powiem potocznie, nie oszczędzamy na materiale. Natomiast ma to swoje zalety. Grubość ścianki decyduje później o akumulacji ciepła i o izolacyjności akustycznej. Jest to drugi bardzo ważny parametr muru po izolacyjności cieplnej. Natomiast dodatkowo podstawowym wyróżnikiem, na który zwracamy uwagę klienta i którzy klienci dostrzegają, to jest ekologiczny proces produkcji. Nie stosujemy dodatków do surowców, wypalamy produkty gazem. Jest to bardziej kosztowne, ale jest to doceniane przez klientów. Super, wszystko się świetnie prezentuje. Bądźmy, proszę Państwa, tradycyjni, ale z taką nowoczesną nutą. Wybierajmy produkty ekologiczne i zapraszamy, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska firmy Hadykówka. Thank you.